Jest to 31. wystawa organizowana przez oddział w Rybniku. Wystawa cieszy się dużą popularnością. W tym roku obchodzimy 30-lecie oddziału Rybnik, także jest to wystawa jakby jubileuszowa. Podobną wystawę będziemy jeszcze organizowali w październiku tego roku. Mamy ponad 600 wystawców, także piesków podobnie, bo niektórzy wystawcy mają po dwa pieski. Podczas takiej wystawy wystawcy ze swoimi pupilkami zgłaszają się do nas i sędziowie dokonują oceny poszczególnych ras na konkretnych ringach. Prezentację zaczynamy ocenianie ras od najmłodszych, czyli od klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt klasy młodzieży, klasy otwartej. Psy utytułowane z dyplomem czempiona, jest osobna dla nich klasa. Psy z certyfikatami użytkowości, na przykład pies obrończy pierwszego stopnia, pies, który ma dyplom z konkursów, na przykład tropowca, posokowca, to są psy użytkowe i dla nich też jest osobna klasa. I sędzia dokonuje najlepszego psa w danej rasie i pies taki zdobywa tytuł zwycięzcy rasy. Wszystkie zwycięzcy rasy, zwycięzcy młodzieży, zwycięzcy juniorów są prezentowane na ringu honorowym i sędziowie wybierają 4 najpiękniejsze psy w poszczególnych kategoriach. Zawsze podczas wybierania psa rasowego na wystawach psów rasowych zwraca się przede wszystkim uwagę na jego zgodność z tak zwanym wzorcem. Wszystkie rasy psów organizacji międzynarodowej FCI, do której należymy i w której jest zarejestrowanych prawie już 500 ras, wszystkie te rasy mają przez kraje, które zarejestrowały, mają opracowane wzorce. Te wzorce powstały w ten sposób, że stworzono je mając przed oczami jakiegoś psa, który był najbardziej typowy, najbardziej wybitny. Oczywiście troszeczkę idealizowano go, czyli przedstawiano go tak, jakby był absolutnie bez wad. Natomiast my sędziowie musimy szukać takiego psa, który tych wad w stosunku do zapisanego teoretycznie wzorca ma jak najmniej. Jest najbardziej reprezentatywny dla danej rasy. Thank you.